udzielenie medalu. Szybko! Jeszcze, Wasza! Brawo!
przygotowałaś, Zosia? Dzielaj to szurkę, a nie go pomoże. Dawaj, 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 kawałce. Wszyscy z was mieszkają bardzo blisko wody,
Mieszkacie nad zatoką, blisko morza, blisko jezior. I na wakacje na pewno każdy z was będzie chciał do wody wejść. Czy to, że macie złoty medal, oznacza, że jesteście najlepszymi pływakami? Nie. Nie. To oznacza, że cały rok ciężko pracowaliście, dobra? To nie znaczy, że umiesz świetnie pływać na wodzie otwartej, czyli nad zatoką, na jeziorach i nad morzem. Jak głęboko dzieci mogą wejść do wody? To jest zagadka dla was. Po brodę możemy wchodzić do wody? Po pępek? Nie. Po bioderka? Dzieci mogą wchodzić tylko po kolana. Jak chcecie pływać, to wchodzimy po kolana, ręce do strzałki i pływamy wzdłuż brzegu. Nigdy nie wolno oddalać się od brzegu. Co zrobić, jak piłka wam ucieknie daleko do morza? Płyniemy za nią? Trzeba ją zostawić, nie wolno za nią płynąć, dobra? Tata też może popłynąć i z piłką już nie wróci. Tak? Dużo osób tonie, jak płyną po piłki albo po materace. Kolejna rzecz. Gdzie można się kąpać? Na basenie, świetnie. Gdzie jeszcze? Tam, gdzie jest pan Ra? Ratownik. Kiedy ratownik widzi dzieci? Kiedy ratownik was widzi? Taka jest złota zasada, jeżeli ty widzisz ratownika, to ratownik też widzi ciebie. Ty musisz tak blisko ratownika pływać, żebyś mógł powiedzieć, jaki on ma kolor oczu i na jaki kolor ma pomalowane paznokcie. Dobra? Świetnie. Czyli podsumowując, dokąd można pływać? Do oko? Świetnie. Kąpiemy się zawsze tam, gdzie jest rato? Świetnie. Kiedy ratownik widzi dzieci? Kiedy wy widzicie ratownika. Świetnie. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tych zasad. A jeszcze jedno. Czy można skakać z pomostu do wody? Nie można. Świetnie. A czy na żaglówkę można iść bez kapoka? Na kajak można iść bez kapoka? A na motorówkę? Nie, też nie można. I dzieci zawsze noszą kapok. Świetnie. Życzę wszystkim bezpiecznych, ciepłych, słonecznych wakacji. I do zobaczenia w przyszłym roku z przedszkolakami. Kto do szkoły idzie za rok? No, to życzę wam powodzenia od września. No dobra, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Duże brawa dla was. Odrobiliście kawał dobrej roboty. Piąteczki? Idziemy za panią do szatni. Piąteczka.